Dzisiejsze wydarzenie rozpoczniemy od turnieju ekip, od pierwszej walki, w której zmierzą się sportowa Wisłoka Dębica! Przed państwem prawdziwi futbolowi fanatycy szukający coraz bardziej ekstremalnych wyzwań. Oddani jednemu z najstarszych klubów w Polsce idą na zwycięstwo gali The War. Przed wami ekipa w składzie. Posiadacz stalowych pięści Grzegorz Czadi Tomaracki. Niezłomny Piotr Harry Pytel. Oraz zawsze gotowy do krwawej bitki Piotr Fanga Krajewski. Panie i panowie, sportowa Wisłoka. Niespodziewanie to znowu my, czyli Łukasz Zabrowski i Marcin Wrzosek. Dzień dobry, dobry wieczór. No, musimy zastąpić na pierwszej walce Tomka Sararę. Tak jest, to, fani Tomka niech się nie obawiają. Tomek po prostu jest pod prysznicą jeszcze, zaraz do was dotrze. A póki co zaszczycimy was swoją obecnością ze Łukaszem. Wisłoka Dębica bodajże jest już w klatce. No jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo ta klatka jest tak naprawdę przystosowana do pojedynków 1-1, więc powiem ci 3-3, 3 sędziów, 9 osób w klatce. Tak jest. I widzieliśmy już wcześniej takie walki, ale na zasadach MMA. To jest walka na zasadach, można powiedzieć, boksu z łokciami, czyli zasady dość niestandardowe. Niestandardowe, ale myślę, że będą sprzyjać tutaj widowiskowości na górnik. Wchodzi górnik. Drodzy państwo, ekipa doskonale wie, czym jest twarda walka do ostatniej kropli krwi. Zdeterminowani, by zwyciężać, stworzeni do walki fanatycy najbardziej ekstremalnych wyzwań. Ekipa ta wchodzi w bardzo doświadczonym składzie, nie cofając się przed niczym pięściarz Daniel Bodzio Bacynia! Doskonale wiedzący, czym jest wojna w klatce i poza nią, Krzysztof Rambo Waczyński! Oraz bezlitosny w destrukcji Piotr Szybowski! Sędzią głównym tego wydarzenia będzie Michał Blasło. Tak jest, obie drużyny są już w klatce, wyrażę się tylko z dwóch stron, czyli sobie piątkę, więc możemy tutaj spodziewać się sportowego widowiska. Tak, ale myślę, że emocje i tak za chwilkę wezmą górę i szczerze liczę na to. Ciekawe, jaka to będzie taktyka, czy pójdą dwóch na jedno, już widzimy, ustawiamy się nietypowo. Tak jest, mieszają się między sobą, więc bardzo rozwinięte zagrania taktyczne z obydwu stron. Dokładnie. Nie chcą poznać, kto rusza jako pierwszy. Jestem podekscytowany. Ja robię. Swoich przeciwnikach dowiedzieli się wczoraj na wrażeniu. Zobaczmy, ale poszli. Ciężko ogarnąć, co się tutaj dzieje. Naprawdę ciężko. Ale mocno ciężki jeden zawodnik wylegał na deskach. Bodajże zawodnik dwa druga. Drugi zawodnik z Dębicy. Koniec. Grupa, czyli teraz dwóch na jednego. To będzie, to już jest ciężko. Ale wstał. Dalej kontynuuje. Tutaj jeden na jednego po lewej stronie. Tak mówiliśmy, nie ma żadnych liczeń, więc ciężko ogarnąć, po prostu nie zazdroszczy naszym następcom. Tak jest. Dwie należy już podłączony. Tutaj naprawdę ktoś nie robi się wstrząsienie mózgu. Można troszkę tutaj oszukać i przyklęknąć na kolano, tak wtedy jest, przeciwnik tak nie może widzieć. Ale pytanie, czy adrenalina nie zblokuje po prostu takiego logicznego myślenia, prawda? To na 100%. Myślę, że tu nie ma logicznego myślenia w tym momencie. Czyli nie ma nadalny, jest po prostu zawodnik pada i staje. Można powiedzieć, że teraz się odmówiłem. Jeden zawodnik jest wyłączony, leży pod klatką. Czyli dwóch na jednego. Dwóch zawodników z Wałbrzycha pomimo właśnie tego. Jak tutaj widać, jeden zawodnik z Dębicy. I niestety już koniec. Wałbrzych wygrywa. Czy będą walczyć? Koniec. Koniec. Koniec walki. Sędziowie ogłosili koniec walki. Wałbrzych wygrał. Ale widać już kontuzję u zawodników. O Jezu, widać, że słaniają się na nogach. Bardzo mocno podłączeni. Myślę, że medycy powinni już czekać na nich przy drzwiach, ponieważ naprawdę słaniają się na nogach. Miejmy nadzieję, że medyków dzisiaj nie zabraknie. Ale czy widowisko rozczarowało cię? Nie. Powiedziałbym, ja bym tutaj lekki Dexter z Gladiatora. Are you not entertained? Czy państwo nie mieli rozrywki na najwyższym poziomie? Takiej brutalności nie widziałem jeszcze w żadnym turnieju. To tutaj się z tobą zgodzę. Naprawdę panowie tu oddadzą chyba wszystko w tej klatce. O Jezu, jeden z zawodników z tym z Wałbrzycha, przepraszam,
mocno rozbity. Ciekawe, czy będzie w stanie wyjść do kolejnej walki. Na szczęście jest zastępstwo. Dokładnie. Tutaj właśnie to, co przypomniałem na początku, że wchodzą w cztery osoby. Jedna osoba w narożniku jest jako zastępca, więc... Naprawdę bardzo mocno rozbity, widać pierw z nosa, z łuku grifowego. To nie jest zabawa dla grzecznych chłopców. To na pewno. Tutaj się muszę zgodzić. Ciężko nawet takie coś komentować, tą walkę komentować 3-3. Nie wiadomo, na czym się skupić, więc tutaj tak naprawdę... Jeżeli komentatorzy nie dojadą, skupimy się po prostu, podzielimy oktagon na pół i ty skupisz się na prawej stronie, a na lewej i... Dobry pomysł. Nie ma innego sposobu. Każdy będzie miał kawałek swojego tortu. Dokładnie, dokładnie. Podzielimy go na pół. Naprawdę bomba energii. Widzowie, niech piszą w komentarzach, jak im się podobało. I niech dzwonią do swoich kolegów i mówią im, żeby wykupowali pay-per-view. Ponieważ to była gala na darmowym walka. Facebooku. Kolejna walka będzie już na pay-per-view thewar.pl bodajże. Za chwilę werdykt sędziowski. Tak jest, teraz widzimy lizanie wojennych ran. Jeden z zawodników nadal w przykutu. No, możemy teraz zobaczyć na powtórkę, co tam się działo. Tak jest, bardzo mocne wymiany. Ogólnie ciekawą taktyką stosowaną szczególnie przez irlandzkich cyganów jest to, że nie uderza się zamkniętą pięścią, tylko otwartą pięścią, żeby nie powodować kontuzji. I byłem ciekaw, czy ktoś nasadą dłoń. Dokładnie. Jak Bas Rutten w latach 70. Dokładnie. Więc to jest naprawdę fajna taktyka na turnieje, bo nie połamiesz sobie tych rąk, a na doły jednak możesz uderzać z całej siły zamkniętą pięścią. Pamiętajmy jednak, że przy uderzeniach otwartą dłonią jest duże ryzyko wsadzenia palca w oko. Myślę, że tutaj się nie przejmują swoim przeciwnikiem, wiesz? Myślę, że sędziowie nie byliby w stanie nawet tego zauważyć. Dokładnie. Tutaj troszkę kolega przeszkodził, bo mogło się skończyć gorzej. Panie i panowie, zwycięzcami pierwszej walki ekip, cała ekipa reprezentująca Górnik Wałbrzych! Czyli Górnik przechodzi dalej. Tak jest, zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Stal łączone z Elaną.